Czym jest? Czym jest koncentracja? Przytuleniem róży, nieba upojeniem, które życiu służy. Oczyszczeniem z cierni, zapachu spijaniem, aktywnym, niebiernym krzewu doglądaniem, aby swoje listki słonecznie rozwinął, już nie chował pąków, w ciemności nie ginął, aby swoje listki słonecznie rozwinął, już nie chował pąków, w ciemności nie ginął. Czym jest kontemplacja? Różą, co w wazonie, na ołtarzu serca amarantem płonie, wypala fałsz, winę i ślepe złudzenie, prawdy słodkim płynem, śmiechem i zdumieniem. Radość swą ogłasza wszem wobec ludzkości, prowadzi, zaprasza do źródeł miłości. Radość swą ogłasza wszem wobec ludzkości, prowadzi, zaprasza do źródeł miłości. Czym jest medytacja? Oddaniem swej woli, Boga uwielbieniem, nawet jeśli boli. Wszystko to, co niskie, wszystko to, co lewe, wszystkiego i wszystkich dźwiękiem, słowem, śpiewem, składaniem swej róży u stóp świętej matki, poskramianiem burzy ciepłej ciszy światłem, składaniem swej róży u stóp świętej matki, poskramianiem burzy ciepłej